Szlachetni rodacy, witamy. Otwieramy nasz inauguracyjny, jest to sejmik ziemski, prowincjonalny ziemi wrocławskiej we Wrocławiu, gościnnie u pana Henryka Swół. 17 października 2015 roku. Ja jestem marszałkiem tego sejmiku. I teraz przedstawię porządek obrad, który przygotowałam już wcześniej i o nim na filmie mówiłam. Pierwsze przedstawienie uczestników obrad sejmiku, drugie krótka historia tego sejmiku i w ogóle sejmikowania. Punkt trzeci głosy wolne, punkt czwarty lauda sejmiku dotyczące sejmików założycielskich powiatowych i czwarte obranie asesora i posłów na kolejny sejm walny, który odbędzie się, już wiemy, są wici 14 listopada, czyli wkrótce. No to przejdziemy do punktu. Czy ten porządek obrad akceptują wszyscy? I czy coś dopisać? Zgadzamy się? No to... Dobrze. Wolne wnioski. Co? To na razie przedstawienie uczestników obrad sejmiku. Może od pana zaczniemy. Wojciech Strąg. Zainteresowałem się wolnymi sejmikami poprzez program Podziemna TV u pana Daniela. Co mogę sobie powiedzieć? Jestem osobą, która pracuje zawodowo, staram się w miarę patrzeć na życie z otwartymi oczami. I tyle. No. Trudno się opisuje sobie. I reprezentuje pan ziemię? Ziemię wrocławską, tak. Dziękuję. Wrocławską, bo na Śląsku. Panie Henryku, kilka słów. Codziennie jestem młodszy i to... Prawda, ciągle poszukiwałem jakiegoś stowarzyszenia patriotycznego. Próbowałem w PiS-ie, próbowałem w Jedności Narodu, ale tam potrzebni są ludzie z elit, a nie tak z plebsu. No to w końcu musiałem być jednym z założycieli Konwentu Narodowego Polski. No i miło mi, że uczestniczę w tak ważnym dzisiejszym zgromadzeniu. I reprezentuje pan ziemię? No i chciałbym więcej, ale tylko z terenu. Urodziłem się w powiecie mieleckim, wychowywałem się w powiecie kłodzkim. Ziemia kłodzka jest mi przez to bliska. No a od rozpoczęcia studiów jest mi ojczyzną Wrocław. Dzięki. Dziękuję. No ja już częściowo się przedstawiłam, pan Andreas i ja reprezentuję na ziemię wrocławską. Urodziłam się w Kędzierzynie, czyli na Polszczyźnie, ale we Wrocławiu już ponad 20 lat mieszkam. Stale. I ja do tej pory jestem marszałkiem tego sejmiku. Może przejdę od razu do tego punktu drugiego, czyli krótka historia tego sejmiku. A więc na podstawie prawnej sancytów Sejmu Walnego z Koła numer 5 łamane przez 06 łamane przez 2015 Sejm Walny uchwalił założycielskie sejmiki ziemskie prowincjonalne na poszczególnych ziemiach. To było przedstawiane zarówno na stronie Sejmu Walnego, jak i ja zrobiłam też na Królewska TV film taki, gdzie jak książka się rozkładają, te sancyty. Ja mam tylko tutaj od pana Henryka, dostałam kopię tych miejscowości, które nas dotyczą wokół Wrocławia ziem. I sejmik założycielski ziemski prowincji ziemi wrocławskiej, dokładnie to się nazywa sejmik
ziemski, założycielski, prowincjonalny ziemi wrocławskiej. Trochę to jest skomplikowane, ale tak było. Odbył się 2 sierpnia 2015 roku przed starostwem we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 131 i na Królewskiej TV, czy na stronie Facebook, który teraz założyłam, nazywa się ta strona Facebook Sejmik Ziemski Prowincjonalnej Ziemi Wrocławskiej. Też znajdują się te nagrania z tego założycielskiego sejmiku. A dzisiaj odbywają się pierwsze obrady. No, jesteśmy w składzie trzyosobowym, więc one są ważne. Szkoda, że jest nas tylko trzech, ale jest nas aż trzech. Tak, troje, dziękuję. I tyle co do historii tego sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Jeszcze wyjaśnię, że ten sejmik prowincjonalny obejmuje prowincję wrocławską, czyli 9 powiatów plus miasto na prawach powiatu. Jest to identyczny okręg ziemski jak w tej chwili okręg numer 3 przy wyborach do parlamentu. Nie mylić Jowami, bo Jowów jest więcej na Dolnym Śląsku. A na okręgi wyborcze do Sejmu, jak powiedziałam, do parlamentu, do Sejmu, Dolny Śląsk jest podzielony na 3 okręgi. I ta trójka to jest właśnie nasza prowincja wrocławska. Wchodzą w niej, w jej skład powiaty, żebym się tylko nie pomyliła, wymienię je, chociaż nikt z tych powiatów poza Wrocławiem, poza powiatem wrocławskim tutaj jest nieobecny. Może jednak je odczytam, dlatego że to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, żebyście Państwo zrozumieli, że do tego sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej należy 9 powiatów. Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski i powiat wrocławski. Oraz miasto na prawach powiatu Wrocław. To pan z tego powiatu milickiego, tam się pan obradził. Tak? Dobrze zrozumiałem? Kłodzki to jest Kudowa, aha. Duszniki, Polanica, Kłodzka z tamtego terenu. I Bystrzyca. Dzięki. Dzięki. No i co do historii. Krótko powiem tylko, że sejmiki ziemskie i w ogóle sejmikowania zabronili Polakom zaborcy. Czyli już przerwa w tym sejmikowaniu jest ponad 200-letnia, bo w drugiej RP sejmikowanie nie zostało wznowione, a też nie została niestety przywrócona ciągłość z pierwszą Rzeczpospolitą, czyli z najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Być może za mało było czasu między wojną, między 1918 i 1939, kiedyż to III Rzesza Niemiecka 1 września napadła na Polskę i od wtedy już w ogóle władza zupełnie nie jest w rękach narodu polskiego. Dlatego ważne jest to wznowienie sejmikowania, bo jest to staropolska tradycja, która prawdopodobnie jest jako jedyny sposób obierania posłów i sejmowania, obierania posłów ziemskich i delegowania ich na sejm walny w taki sposób, a nie partyjny sposób, jak to nam teraz proponują. I ten partyjny sposób też był w drugiej RP praktykowany, partyjny. Ale my chcemy nawiązać do najjaśniejszej Rzeczpospolitej, do staropolskiego zwyczaju sejmikowania i obierania posłów w taki sposób na wiecowy, czyli jawny, nie urnowy. To jest kardynalna różnica, jawny. Dlatego nagrywamy
nasze obrady i powtórzę może to, co już na wiciach mówiłam, że może przyjść na nie każdy, komu na sercu leży, z tej ziemi, która mu na sercu leży ziemi. Przyjmiecie Państwo uczestnictwo zdalne ludzi z regionu dolnośląskiego, którzy by uczestniczyli z nami poprzez Skype w tej chwili? Ja nie miałabym nic przeciwko temu, tylko żeby te osoby należały do naszych ziem. Należą. No, bardzo chętnie. Czy Pan ma coś przeciwko? Nie, jestem za. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że no, duży to jest obszar, to ta nasza prowincja. Nie każdy może dojechać. Ja osobiście nie mam przeciwko temu, żeby uczestniczyły osoby poprzez Skype także. Przyjęliśmy to jednogłośnie. To będzie nasza pierwsza uchwała, że osoby z naszej prowincji mogą także uczestniczyć przez Skype. Ja założyłam przy okazji powiem na Skype'ie pokój Sejm i Senat Walny, a w przyszłości być może trzeba będzie założyć pokój dla naszego sejmiku prowincjonalnego ziemi wrocławskiej, żebyśmy mogli się lepiej komunikować. No, myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma problemu, bo telefony. Ale z dojazdem jest ciężej, nie? No dobrze, to mamy... Ja chciałam tylko tyle powiedzieć o sejmikowaniu. A teraz zapraszam do punktu trzeciego, czyli głosy wolne. Tylko zrobimy przerwę w nagraniu, żeby to była część.